Hola, buenos dias. Witam w laligowym przeglądzie prasowym, kolejnym odcinku i na wstępie dwa słowa wyjaśnienia, dlaczego mnie tutaj nie było. Nie było dlatego, bo ogrom pracy i jeszcze raz ogrom pracy, ale już jestem, już wracam i będziemy teraz rozmawiać o kilku rzeczach, które miały miejsce w ostatnich tygodniach tak naprawdę, a które były bardzo istotne, jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, o La Liga. Przede wszystkim wiadomość tak naprawdę sprzed dwóch dni. To jest dokładnie to, czyli Robert Lewandowski, oro en las botas, czyli złoto w butach, bo Robert Lewandowski otrzymuje po raz drugi tytuł Bota de Oro, przyznawany przez dziennik Marca. Bardzo piękna prezentacja tego nastąpiła w dawnej fabryce Estrella Damm, fabryce piwa Estrella Damm w Barcelonie. Obecna była bardzo szeroka reprezentacja FC Barcelony. Był Joan Laporta, był Jordi Cruyff, był Mateu Alemán. Byli również Xavi i przede wszystkim Carles Puyol. Carles Puyol, który wręczał tą nagrodę Robertowi Lewandowskiemu i sam powiedział, że to było trochę szczęście, a trochę nieszczęście, że nie mogłem grać albo z Robertem Lewandowskim albo przeciwko Robertowi Lewandowskiemu. Były uściski, były poklepywania, specjalne życzenia również przesłane przez Tomasa Millera. Redaktor naczelny Marki, Juan Ignacio Gallardo, powitał Roberta bardzo pięknie, cytując książkę Don Quixota Cervantesa. Tu szeroki materiał również wręczania nagród, dużo zdjęć w marce, także jakby kogoś interesowały jeszcze takie informacje, może znaleźć na stronie internetowej. Druga informacja, która była tak naprawdę troszeczkę wcześniej, bo już w zeszły czwartek, to jest dokładnie ta informacja. Piqué kończy karierę, Gerard Piqué, jeden z najbardziej utytułowanych hiszpańskich piłkarzy, nie ma co do tego wątpliwości. Gerard Piqué po ponad 600 meczów w samej Barcelonie, ponad 100 meczów w reprezentacji Hiszpanii, 58 bramek dla Barcelony, 30 tytułów, co samo świadczy o tym, jaki to był piłkarz. Pożegnał się na Camp Nou, pożegnał się przed swoją publicznością w zeszłą sobotę, kiedy Barcelona wygrywała 2-0 z Almerią. Piękne pożegnanie. Były filmy, które były zaprezentowane na Telebimie. Była runda, była oczywiście przemówienie Gerarda Piqué. Chciał Gerard Piqué to skończyć po swojemu, skończył po swojemu. Kolejny mecz, który miał zagrać, bo wiemy już, że miał wystąpić przynajmniej kilka minut w meczu w Pamplonie przeciwko Osasunie. Niestety nie poszedł po jego myśli, ale do tego jeszcze za chwilę przejdziemy. Bo właśnie Barcelona grała na El Sadar, czyli boisku, stadionie, który wcale nie jest jej przyjazny, ale po naprawdę ciężkim boju wygrała. Wygrała 2-1 z Osasuną, gdzie pierwsza połowa tak naprawdę była fantastyczna, jeżeli chodzi o wykonanie drużyny Jacoby Arrasate. Przede wszystkim dlatego, że prowadzili już po 5 minucie 1-0. Były kontrowersje co do decyzji Gila Manzano, czy nie był faul na Marcosu Alonso podczas wykonywania tego rzutu wolnego. David Lopez, strzelcem bramki dla Osasuny, szybkie prowadzenie. Później w 30 minucie druga żółta kartka dla Roberta Lewandowskiego, zasłużona, czerwona kartka. No naprawdę ten mecz gorzej dla Xaviego nie mógł się ułożyć, ale w przerwie metamorfoza. Myślę, że troszeczkę Osasuna nie wiedziała co grać, mało tego szybka bramka Pedriego w 48 minucie na 1-1 dała taki impuls Barcelonie, że jeszcze ten mecz mogą rozstrzygnąć na swoją korzyść. Było to o tyle istotne, że Barcelona chciała rozsiąść się w fotelu lidera przed mundialem. Fenomen Frenkiego de Jonga, dośrodkowanie do Rafini, który głową lobuje bramkarza Osasuny, 2-1, naprawdę bardzo ważne zwycięstwo Barcelony. Była liczna grupa kibiców Barcelony również na meczu, były skandowanie drużyny, sam Joan Laporta razem z Rafą Juste wyszli i skakali przed publicznością.
Dlaczego mówiliśmy o Gerardzie Piqué? Bo właśnie Gerard Piqué w tunelu, po tych wszystkich decyzjach z pierwszej połowy, no, nie zachował się według sędziego tak, jak należy. Dostał czerwoną kartkę. Tak się kończy przygoda Gerarda Piqué z hiszpańską piłką, co nie zmienia faktu, że to był naprawdę absolutnie top piłkarz. Teraz nowe projekty, to na pewno sobie możecie wygooglować, możecie sprawdzić. Kings League i tak dalej, i tak dalej. Na pewno Gerard Piqué nie zejdzie ze sceny. O to możemy być pewni. Barcelona jedno, Real Madrid drugie, bo Real Madrid wczoraj pokonał na Estadio Santiago Bernabeu Cadiz 2-1, gdzie błysnął fenomenalnie Toni Kroos. Toni Kroos, najpierw fantastyczna asysta do Edera Militao, który właściwie tylko dołożył głowę i Real Madrid objął prowadzenie, a później fantastyczny strzał z woleja. Naprawdę genialna bramka Niemca, który, jak głosi as, dzisiejszy as, jest w formie mundialowej. Było sporo kontrowersji, przede wszystkim Fali, piłkarz, który tak a propos nie pierwszy raz w taki sposób się zachowuje. Uderzenie ręką w głowę Rodrigo. Madrydiści mieli oczywiście co do tego, nie mieli wątpliwości do tego, że powinna być czerwona kartka. Sędzia uznał inaczej, nie dostał czerwonej kartki za to zagranie piłkarz Cadiz, aczkolwiek myślę, że powinna się tym zająć komisja, bo rzeczywiście był to naprawdę ewidentne zachowanie na czerwoną kartkę. Ciekawie napisał na swoim Twitterze, na swoim koncie twitterowym Vinicius, który powiedział: dzięki Bogu, kolejny mecz bez kontuzji. No to już świadczy o tym, że to polowanie na Viniciusa, no nie jest to najbardziej ulubiony piłkarz innych drużyn w La Liga. Rozmiary porażki zmniejszył troszeczkę Lucas Perez, strzelając bramkę w 85 minucie. Czyli dwa punkty przewagi Barcelony nad Realem Madryt i ta rywalizacja jest oczywiście cały czas otwarta. Atletico Madryt w kryzysie, i to w poważnym kryzysie. Porażka na wyjeździe z Majorką 1-0 po golu ostatnio niezawodnego Murikiego. Majorka jest w top formie, bo na 12 możliwych punktów zdobyła 10 w tych ostatnich meczach, co jest naprawdę wielkim sukcesem drużyny Javiera Aguayera. Ale jeżeli chodzi o Atletico, no to mamy najgorszy start Atletico za czasów Cholo Simeone. Na 14 meczów 24 punkty, spadek na 5 miejsce w tabeli. No to jest naprawdę alarm, czerwony alarm dla drużyny Cholo Simeone. Zobaczymy, jak teraz przed mundialem i jakby w trakcie mundialu do końca roku, bo kolejna następna jest dopiero 31 grudnia, będzie jakby Cholo Simeone próbował reaktywować swoje Atletico. Słowa dwa o Sevilli, bo tam był pojedynek Sevilli razem kontra Real Sociedad. Czerwona Sevilla, tak można by powiedzieć w skrócie, w jednym zdaniu o tym pojedynku. I to nie dlatego, że ten kolor przeważa na Sanchez Pizjuana, ale dlatego, że już od 33 minuty Sevilla grała w dziewiątkę. Czerwone kartki dla Rakitića i Nianzu. Real Sociedad wygrał 2-1 po bramkach Sorlota i Brysa Mendesa. Kontaktową bramkę zdobył Rafa Mir. Walencja. Jeszcze dwa słowa o Walencji, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa drużyna. Drużyna, która tworzy się na naszych oczach. Tutaj mamy relację z tego meczu w dzisiejszej Marce. Pasjonująca ostatnio gra drużyny Gennaro Gattuso. Kapitalny mecz rozegrał wczoraj Andre Almeida. Bramka z rzutu wolnego. Fantastyczna bramka z rzutu wolnego. Maszyna powoli się rozkręca, aczkolwiek widać jeszcze tą nieregularność, jeżeli chodzi o drużynę Walencji. Aczkolwiek wydaje mi się, że to zresztą Gennaro Gattuso potwierdzał na konferencji prasowej, że jednak młodość tej drużyny no ma swoje też plusy i ma też swoje minusy, czyli ta nieregularność jest wpisywana w tą drużynę. Ale kibice z Mestalla jak najbardziej mają powody do radości. Na koniec kilka transferów, właściwie to plotek transferowych, bo o transferach jeszcze dopiero będzie mowa w późniejszych miesiącach. João Félix na celowniku Paris Saint-Germain, Luis Campos, dyrektor sportowy paryżan. Jak podaje Le Parisien,
już pracuje nad tym transferem, już był kontakt z zawodnikiem i z jego otoczeniem. Prawdopodobnie będzie to wypożyczenie z opcją kupna. Oczywiście duże inne firmy również są zainteresowane tym piłkarzem, wiedząc, że nie jest mu po drodze z Diego Pablo Simeone, między innymi Manchester United, Bayern Monachium, ale też Barcelona ma go na celowniku. Drugi z piłkarzy, drugi taki news, który mam dla Was, to Vitao, stoper Szachtara Doniec, który był wypożyczony w ostatnim czasie do Internacional w Brazylii. 22 lata, 1,85 m wzrostu, naprawdę ciekawy piłkarz, Brazylijczyk. Valencia jest tą drużyną, która zarzuciła sieci na Brazylijczyka. Zobaczymy, jak się zakończy ta sytuacja. Na pewno jest... Są zaawansowane rozmowy, prawdopodobnie będzie to, jeżeli chodzi o wypożyczenie, bądź ewentualnie również wykup. No i ostatnia informacja, Arnau Martinez na celowniku, oczywiście FC Barcelony. Klauzula 10 milionów, po tym jak drużyna Girony awansowała do Primera División, wzrosła o 5 milionów, czyli 100%. W styczniu przedłużył kontrakt do 2025 roku, ale to jest priorytet dla Xaviego, jeżeli chodzi o FC Barcelonę, o prawe skrzydło, prawą obronę, prawe wahadło. To jest ten piłkarz, to jest ten wybór. Biorąc pod uwagę szczególnie słabszą dyspozycję Hectora Bellerina i Sergio Roberto. Pewnie jak już to oglądacie, już znacie 26 nazwisk Luisa Enrique na Mistrzostwa Świata, o tym na pewno w następnym odcinku, a do laligowego przeglądu prasowego wrócimy sobie już po Mistrzostwach Świata, już po kolejnej kolejce, czyli tak naprawdę w styczniu, na następnym roku, ale mam dla Was jeszcze taką jedną krótką informację, projekt Sobis Habla się rozwija, będzie jeszcze jeden odpalony projekt, na pewno będziecie zadowoleni, na pewno będzie wiele ciekawych kontentów i który na pewno zainteresuje każdego fana La Liga i Ligi Hiszpańskiej i generalnie Hiszpanii. Ale o tym wkrótce, jeszcze troszeczkę cierpliwości. Do zobaczenia, hasta luego.